Także temat już się zakończył, no bo no nie ma sensu, słuchaj, no nie ma. No. Jasne, każdy robi błąd. Ja nawet bym zrozumiał, gdyby ona w młodości zrobiła błąd, bo niejedną młodą, głupią matkę znałem, która zrobiła błąd, nie wiem, wpadła, no nie miała tej miłości macierzyńskiej. A ja, jaki kontakt mój z nią, ale wysłuchaj mnie na chwileczkę, no, jaki kontakt, jeżeli jest kontakt, słuchaj, ona przyjeżdża, pobita, Kuba, gdzieś tam dopiero wyszła z pogotowia. Nazwijmy to po imieniu. Całe życie była pijaczką, która nie zadbała o swoje dzieci, która po prostu zostawiła je samym sobie, które wylądowały w pierdlu, jedno w domu dziecka, dzięki Bogu. Ale dla niej to dalej jest, niezrozumiałe. Ona była w porządku. Jak że jest człowiekiem, no to w takim razie przecież życzę jej wszystkiego najlepszego. Nikomu nie życzyłem stary źle w życiu. Ona była cały czas w porządku, a wszystko jest, wiesz, winą nie wiadomo kogo. No. I nie pochowałem jej, tylko pochowała się sama, żeby była jasność. Sama sobie wykopała grób. Moim zdaniem to... Jakby był w porządku, to by pierw wysłuchał to, co ja mam do powiedzenia, a później by mnie oskarżał. Nikt nie jest idealny. Nie, może przyjdzie kiedyś na nas dzień, myślę. Powiem. I powiedziałem już nie raz, więc trzeba zrozumieć. Nie wiem jak Kuba, ale ja nie życzę sobie kontaktu. Ponieważ nie byłaś, nie jesteś, z pewnością nie będziesz moją matką. Nie byłaś na własne życzenie. Nie jesteś na własne życzenie i nie będziesz na nasze wspólne. Być może kiedyś przyjdzie taki moment, że podamy sobie ręce. Ale na pewno nie jako rodzina. Kiedy Michał wraca ze spotkania z Kubą, w domu wszyscy już śpią. Niedołująca rozmowa z tym. Skąd? Ale co? No, pojechał tam. Gdzie? Do tej matki? Tak. Co? Ta się w ogóle wszystkiego wyparła, coś tam mówiła w drugą stronę. A on taką bezsilnością już walczy, wiesz, bo on... No bo on w sumie z nią nie zagada, no bo... Wiesz, to jest za dużo, że tak powiem, zła, które się stało. Z drugiej strony też mu się tak naprawdę też nie chce walczyć z wiatrakami. Tak, a po co? Ja nie rozumiem tylko ciągnięcia tego tematu dalej, bo znowu ludzie podchwycą. Wiesz co, ludzie podchwycą. Ludzie podchwycili już dawno. Zachwyciły to. Robią temat, wiesz, no, cały czas ten sam. W związku z czym, tak jakby ten temat nie był, nie jest,
jeszcze długo nie będzie zapraszany. A on pomimo wszystko w jakiś ten sposób, wiesz, jest, boli. Jeszcze zamiast się przyznać, żeby to rozwiązać, rozumiesz? Ona w ogóle udaje, jakby była kochaną matką i wszystkie krzywdy, które zostały wyrządzone, to my jesteśmy winni, wiesz? Płacz tak, bo tatusiowi serduszko się kraje. Serduszko się kraje. Tacie. W której części Polski powinien według Ciebie wystąpić Michał Wiśniewski z Gabrielem Fleszarem? 1. Na północy, 2. Na południu, 3. Na wschodzie, 4. Na zachodzie, 5. W centrum. Wyślij SMS o treści 1, 2, 3, 4 lub 5 pod numer 7122. O programie Jestem jaki jestem słuchaj także w Radiu Z.